Prosiłabym, żebyście nie omijali tego wstępu, ponieważ powiem tu bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, chciałabym przeprosić za tak długą nieobecność. Nawet nie zauważyłam, że moja przerwa była aż taka długa. Od ostatniego filmu minął aż miesiąc, nawet tego nie zauważyłam. Przepraszam za taką nieobecność. Pewnie dużo osób się zdenerwuje, ale jakoś po prostu nie mam motywacji, żeby nagrywać historię widzów. Większość historii napisana jest bardzo chaotycznie i niegramatycznie, dlatego sama muszę je pisać i przekształcać, żeby były w miarę sensowne do przeczytania. Dlatego po prostu odechciewa mi się prowadzenie tej serii, poza tym wiele historii ma bardzo podobny wątek i nie chciałabym Was zanudzić podobnymi zdarzeniami. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tematyce postaci Slendermana, którego z pewnością znacie, jeżeli interesujecie się strasznymi rzeczami oraz paranormalnymi zdarzeniami. Postaram się również opowiedzieć o Slenderverse, czyli takim uniwersum, w którym obecny jest właśnie Slenderman. Są to historie, czyli creepypasty oraz różne seriale, które można znaleźć na YouTubie. Na samym początku jednak zajmijmy się genezą postaci Slendermana. Charakterystycznym elementem jego wyglądu jest niesamowicie wysoki wzrost. Ma on ponad 3 metry wysokości. Ma na sobie czarny komplet eleganckich ubrań, którym są spodnie oraz garnitur. Ma nienaturalnie długie ręce oraz nogi, jego kończyny potrafią się podobno wydłużać, tak samo jak macki, które wyrastają z pleców. Aczkolwiek najbardziej istotnym elementem jego wyglądu jest brak twarzy. Zapewne jesteście ciekawi, czy ta postać jest prawdziwa, czy może pochodzi z jakiejś legendy. Pewien użytkownik piszący na forum Something Awful wymyślił straszną postać na pewien konkurs dotyczący przerażających istot. Było to w 2008 roku, wszystko zaczęło się od zdjęcia, które zaraz zobaczycie na ekranie. Na wszelkich rysunkach oraz przerobionych fotografiach beztwarzowy demon przedstawiany był wśród dzieci. Według internetowej legendy spotkać można było go w lesie, często w zamglonym i ciemnym miejscu. Na początku jego cele były nieznane, lecz według historii porywał dzieci, które uciekały z domu. Więc jeżeli jakieś dziecko po kryjomu wychodziło do lasu, to często padało ofiarą Slendermana, według tej legendy. Słysząc o tym, że jego ofiarami padały dzieci, pewnie na myśli będziecie mieli pedofila. Aczkolwiek jego cele były zupełnie inne. Porywał on ludzi dlatego, żeby wysysać z nich energię życiową. Pozyskiwał energię życiową oraz siłę swoich ofiar, które prawdopodobnie później umierały. Lecz nie było to regułą. Nie zawsze zabierał z nich od razu całe życie. Czasem trwało to tygodniami, a nawet miesiącami, a ofiara słabła, popadając w Slender Sickness. A czym takiego jest Slender Sickness? Jest to przypadłość, która jest spowodowana manipulacją oraz byciem obserwowanym przez operatora. Operator to jedno z określeń, którym nazywany jest właśnie Slenderman. Zostało ono używane w internetowej produkcji pod tytułem Marble Hornets. Marble Hornets to krótkomontażowy, amatorski serial, który powstał na YouTubie. Dotyczył tematyki Slendermana, został nagrany w 2008 roku. Zaś ostatnie odcinki zostały wyemitowane w 2010. Żeby wszystko było jasne, to postaram się Was tak w skrócie zapoznać z fabułą tego serialu. Jednak nie zamierzam spoilerować, ponieważ może ktoś chciałby sobie to po prostu obejrzeć. Na początku dowiadujemy się, że pewien chłopak o imieniu Jay dostał kasety od swojego przyjaciela. Dowiadujemy się również, że Jay razem z Alexem, czyli tym jego kolegą, który dał mu kasety, chodzili do szkoły filmowej. Zachowanie Alexa zaczęło robić się coraz bardziej niepokojące, a pewnego dnia po prostu rzucił szkołę i gdzieś wyjechał. Wcześniej jednak przekazał wspomniane kasety swojemu najlepszemu przyjacielowi. Kazał je spalić, aczkolwiek Jay był bardzo ciekawską osobą i nie posłuchał się go. Postanowił odtworzyć nagrania i to, co tam znalazł, było naprawdę przerażające. Początkowe materiały przedstawiały Alexa, który zachowywał się bardzo dziwnie. Najbardziej niepokojące było to, że Alex po prostu nagrywał swoje życie, zupełnie jakby nie był świadomy, co się dzieje i doświadczał derealizacji. Nagrywał on siebie praktycznie cały czas, ponieważ zaczął mieć zaniki pamięci i nie wiedział, co wcześniej robił. Zaś pozostałe nagrania przedstawiały więcej osób niż Alexa. Dowiadujemy się, że Alex, kiedy chodził do szkoły filmowej, brał udział w pewnym projekcie z grupą swoich znajomych.
Zadaniem konkursowym było właśnie nakręcenie serialu. Na planie filmowym tej produkcji zaczęły dziać się bardzo dziwne rzeczy. Alex zachowywał się bardzo dziwnie w stosunku do ekipy filmowej. Do ekipy pracującej nad tym projektem należał Brian, Tim, Seth, Alex oraz Sara. I chyba jeszcze kilka innych osób, aczkolwiek o nich mało wspomniano. Alex zaczął zachowywać się bardzo agresywnie w stosunku do reszty ekipy. Pełnił on rolę reżysera i jeżeli była próba nagrywania, to bardzo na nich krzyczał, wszystko mu się nie podobało. Gdy Jay oglądał kasety pochodzące właśnie z planu Marble Hornets, zauważył, że nagranie często się psuło. Obraz zaczynał śnieżyć, a dźwięk stawał się zniekształcony. Na filmach, które kręcił Alex, zauważył również czarną postać. Na kolejnych filmach postać zaczęła być bardziej wyraźna i można było zauważyć, że ma ona białą skórę, a w miejscu twarzy posiada po prostu pustkę. Bardzo pasuje to do opisu Slendermana, nie sądzicie? I właśnie w tym cały sens tego serialu. Zachowanie Alexa spowodowane było manipulacją Slendermana nad jego umysłem. Na grupę przyjaciół zostało sprowadzone pasmo nieszczęść właśnie przez tego demona pozbawionego twarzy. Oglądając Marble Hornets mamy również do czynienia z dwoma tajemniczymi, zamaskowanymi postaciami. Po posturze można wywnioskować, że są to mężczyźni. Jeden z nich posiada białą teatralną maskę z czarnymi oczami. Ubrany jest w kremową kurtkę, a pod spodem często nosi czerwoną koszulę w kratę. Drugi zaś ubraną ma na twarzy kominiarkę z czerwonymi oczami oraz odwróconym, smutnym uśmiechem. Na głowie nosi kaptur i ma żółtą bluzę. Postacie te wydają się bardzo wrogo nastawione do Jaya, gdy ten próbuje rozwiązać zagadkę nagrań oraz tajemnicy Alexa. Gdy Jay wchodzi do różnych opuszczonych miejsc, to oni często go atakują. Jeżeli czytaliście creepypasty, to opis wyglądu tych dwóch tajemniczych mężczyzn z pewnością nie jest Wam obcy. Właśnie dlatego, że są to hoodie oraz maski. Tak, nie mylicie się, te postaci nie pochodzą z creepypasty, wstępnie zostały stworzone w Marble Hornets. I jakbyście jeszcze chcieli wiedzieć, to ten cały serial jest wyreżyserowany i nic nie działo się naprawdę. Wszelkie grające tam osoby to są po prostu aktorzy i dużo efektów komputerowych. Mając oczywiście na myśli wszelkie paranormalne zdolności Slendermana. A nazwa kanału na YouTubie, czyli Marble Hornets, to jest po prostu tytuł tej produkcji, którą nagrywały postacie. Nie wszystko kręci się oczywiście wokół kaset Alexa oraz kaset z Marble Hornets. Widzimy również Jaya, który powoli sam popada w paranoję i zaczyna mieć objawy Slender Sickness. Do objawów tej przypadłości spowodowanej wpływem operatora, czyli Slendermana, należą krwotoki z nosa, bóle głowy oraz napady kaszlu. Oprócz tego również są ataki paniki, uczucie bycia obserwowanym, napady agresji, wymiotowanie krwią. Oraz wiele innych zresztą, takich jak izolowanie się od ludzi. I tutaj właśnie pojawia się jedno pytanie. Do jakich celi operator wykorzystuje ludzi, nad którymi przejmuje kontrolę? Na samym początku powiedziałam, że po prostu zabiera im energię życiową. Jednak według niektórych internetowych historii, takich jak creepypasty dotyczące morderców, Slenderman przejmuje kontrolę nad ich umysłami, każąc im zabijać na jego zlecenie. Wiele historii o mordercach oraz kryminalistach opiera się właśnie na motywie Slendermana. Znajduje on sobie osobę słabą psychicznie, która miała wiele złych sytuacji oraz traum w swoim życiu, a następnie przejmuje kontrolę nad ich umysłem. Gdy już uda mu się przejąć nad kimś kontrolę, tworzy sobie armię młodocianych morderców. Taką osobę, która działa na zlecenie Slendermana i zabija w jego imieniu, nazywamy proxy. Na polski oznacza to jakby pełnomocnika, czyli takiego pracownika będącego prawą ręką szefa. Według creepypasty jest czterech kanonicznych proxies. Do proxies należy Tiki Tobi, który ostatnio został wykreślony z fandomu creepypasty przez autora, oraz maski i hoodie, którzy właśnie zostali zaczerpnięci z Marble Hornets. Podobno jest tam jeszcze jakaś dziewczyna, która nazywa się Roach, jednak o niej jest bardzo mało wiadomo. Społeczność fanów Slenderverse oraz creepypasty zaczęła mieszać również inne postacie, jakby do Slendermana. Według zamysłu fanów w środku lasu istnieje wielki budynek zwany rezydencją. Jest to opuszczona willa, w której mieszkają mordercy podlegli Slendermanowi. Do popularnych creepypast należy m.in. Bloody Painter, Jeff the Killer, Nina the Killer, Ben Drowned.
Jest również Sally, czyli mała dziewczynka, którą Slenderman traktuje jak swoją córkę. Jeżeli jesteście ciekawi losów tych postaci z creepypasty, to postaram się zrobić osobne odcinki, które ich dotyczą. Postaram się jeszcze zrobić drugi odcinek, w którym wyjaśnię więcej rzeczy na temat postaci należących do kanonu Slendermana. Teraz się trzymajcie i pamiętajcie, że on zawsze patrzy, chociaż nie ma oczu. A gdy wasze sprzęty elektroniczne mają zakłócenia, to z pewnością coś oznacza jego obecność. I chciałam jeszcze wtrącić, że istnieją jeszcze różne seriale dotyczące Slendermana, które możecie znaleźć na YouTubie i opowiem o nich w następnym odcinku. Trzymajcie się!